Nazywam się Stéphane Alain, jestem Francuzem, mam 50 lat, jestem współwłaścicielem Metallica Recycling i zarówno siedzę w zarządzie razem z prezesem Sławomir Tymon. Rozmawiamy ze współwłaścicielem, sponsora głównego, tytularnego Metaliki Recycling Koleja Żarawicz. No, przede wszystkim trzeba się zapytać, jak się panu podoba dzisiejsze wydarzenie, bo dużo niespodzianek, dużo ważnych informacji dla Żarawickiego Klubu. Dzień dobry. Tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które wy się dowiedzieliście dzisiaj, ja od dawna wiem. Prezes Sławek mówi, że nie rozmawiamy. Robimy. Ale przed tym były dużo rozmowy, żeby zdecydować, czy w to chodzimy, czy w taki, czy w inny sposób. To jest przemyślane od dawna. Plany są i będziecie zaskoczeni. Można powiedzieć, że panowie jesteście współwłaścicielami w trójkę, prawda? Z Francji. Czy efektem tego jest też to, że mamy francuskiego zawodnika w Koleja Żarawicz? Czy to zupełny przypadek? Uważam, że wybór tego zawodnika, który jest obiecujący, jest to dobry wybór z punktu widzenia sportowego. Ale oczywiście, to jestem Francuzem. I oczywiście mi miło, żeby gościć tutaj Francuz, który będzie jeździł tutaj, bo we Francji tam on uwielbia ten sport, ale jak wiecie, we Francji to jest bardzo mało rozwinięte, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko 4 kluby są. Brak juniorów, niestety gdzieś tam umiera, niestety, ten żużel. We Francji nigdy nie odpalił, nie? Ja nigdy nie słyszałem o żużlu, wtedy speedway, to tak się mówi, przed wyjściem tutaj w Polsce. 25 lat temu, nie? I dopiero wiedziałem, że istnieje taki sport, bo we Francji nie było ani w telewizji, jest to absolutnie nieznane. No tak trochę na anegdotę, to jak nowy sport, to 10 lat temu. Prezes Sławek, właśnie jak się już poznaliśmy, zanim rozpoczynaliśmy, można powiedzieć, współpracę biznesową w Metalice, się znaliśmy prywatnie, tłumaczył mi wszystko o żużlu. Nic nie zrozumiałem. Musiałem pójść zobaczyć. I wtedy zrozumiałem. Bo nie rozumiałem mózgu, ale oglądałem. I zrozumiałem sercem. Jak ludzie reagują. Te emocje. Najlepiej to dzieci nie kłamią. W oczach, jak patrzą. Albo radość. I to jest to. I zrozumiałem wtedy jedną rzecz, że ten żużel jest innym sportem niż ten, który już oglądałem, znam, ale gdzieś tam jest tak samo jak w kuchni, można powiedzieć. Prawda? Żeby dobrze gotować, trochę soli, trochę pieprzu, a dużo, dużo miłości. A właśnie tak gotuje pan prezes, szef Sławek. Będziecie zaskoczeni, jak to będzie na talerzu. Jestem bardzo spokojny, to co się dzieje, bo to zostało bardzo głęboko wymyślone. Co się zdarza, to się okaże, bo to jest sport i los zawsze jest. Ale jest pełen energii, dużo miłości jest z tym sadzone. Klucz do tego to jest właśnie wspierać i rozwijać juniorów przez ta akademia, to jest klucz dla nas. I to robimy, to pewnie w celu. Nie, jeżeli chodzi o żużlu, o mnie rzadko będę rozmawiał. I tak ma zostać. Bo te rozmowy są, tak jak się mówi, w kuchni. Jesteście na sali, czekacie na danie. Będą serwowane. Ja drzemę w kuchni. Dziękuję.